Witam was w grze Mutant Year Zero Road to Eden. Ja jestem Sinfire. Jeśli chcecie wiedzieć, jak ukończyć tę przygodę na trudnym poziomie, to zapraszam was do odcinka. W poprzednim mieliśmy walkę z kundlami, jeśli nadal pamiętacie. No i poszło nam całkiem sprawnie, nie mogę powiedzieć, że nie. Okej, nasz kompan został z tyłu, zawołajmy go z powrotem. No i mamy trochę złomu, którego możemy nazbierać. No i jesteśmy w lokalizacji. Tak, ostatnio zatrzymaliśmy się w lokalizacji chatki Hammona. Hammon jest jednym ze szperaczy, który został posłany właśnie tutaj na tereny skażonej strefy. No i poznaliśmy również też to, czym jest Arkham. Poznaliśmy ojczulka w poprzednim odcinku. Kierujemy się na wschód, właśnie w stronę chatki. I właśnie my wyszliśmy za tym Hammonem, który jest bardzo znany w arce. Wyszliśmy za nim ze względu na to, że on nie wrócił. Więc jesteśmy na jego szlaku. Okej, mamy kolejne jakieś złoża. Wow, check this thing out. It must have crashed. Look at the symbol on the side. It's like a star. Co to jest? Mimir nazywa się. Złom 8. Złom już również dowiedzieliśmy się, że służy nam do wykorzystywania w sklepie. Jest tam jedna taka sympatyczna pani, która kupuje od nas złom. Good news is we reached Heaven's cabin. Bad news is there's two friggin' ghouls casing the joint. W zamian za różnego rodzaju ekwipunek, apteczki, bronie, etc. Okej, znajdźmy jakieś miejsce, w którym moglibyśmy mniej więcej się schować. I myślę nad tym drzewem. Chciałbym Kaczora ukryć dość daleko, natomiast z drugiej strony chciałbym też, żeby był w miarę... blisko. Bye bye. They heard it coming. Okej, zabiliśmy Marudera, którego w tym momencie możemy ograbić. Spoko. Chciałbym też pozbyć się tego szamana tutaj. A jednak co, chyba raczej nie będzie takie proste, jak to wyszło z naszym Maruderem. Więc może po prostu... zróbmy zasadzkę. Okej, najpierw rusz... Zanim zrobimy zasadzkę, chciałbym jeszcze coś sprawdzić. Właśnie. Okej, mamy kilka przedmiotów, które możemy tutaj użyć. Damy mu... nie wiem jak to... granat ręczny. Granat ręczny damy naszemu świniopodobnemu mutantowi. No i nasz Dax. Co by tu z nim zrobić? Czy mamy jakieś przedmioty? No nie, nie. A więc jeszcze zanim chciałbym uleczyć też Burmina. Za pomocą trójkąta, tutaj mamy na dole legendę, mogłem użyć apteczki,
To była nasza ostatnia apteczka, którą w poprzednim odcinku kupiliśmy na Arce. I teraz w tym momencie możemy próbować zasadzki. Okej, Bormin niech się ukryje za drzewem. Natomiast Dax niech schowa się za chatką. Chciałbym, żeby oboje... Nie, Dax na pewno użyje warty. Natomiast Bormin śmiało może strzelać. Okej, dubeltówka. I jej użyjemy ze względu na statystyki dodatkowe, które mają szansę na podpalenie. Szansa na trafienie to 75%, szansa na trafienie krytyczne 30%, plus szansa na podpalenie 50%. I mam nadzieję, że tego szamana uda nam się zdjąć dość szybko. Dostał obrażenia, natomiast no, nie został podpalony. Przeciwnik nas w tym momencie usłyszał. Spójrzmy na ich akcję. Jest warta od Daxa, która niestety pulluje niekorzystnie. Szaman wzywa posiłki. O, mamy kilku przeciwników. Bormin dostaje obrażenia od łowcy. Sprawdźmy ten granat odłamkowy. Okej, trafimy i szamana, i łowcę, i tak go też rzucimy. No nieźle. Czy zabijamy szamana czy łowcę? No to jest pytanie. Myślę, że szamana pozbędziemy się od razu. Skoro jest taka okazja, to trzeba ją wykorzystać. Jak tutaj no, było trafienie krytyczne, więc ten łowca mógł też również paść. Jednak... Pojawia się rzeźnik. Chyba dwóch maruderów, o ile się nie mylę. Wszyscy są na poziomie 5, więc może nie być łatwo. Obrażenie krytyczne, 3 punkty, nieźle. Kolejny maruder, który strzela i trafia za 1 punkt. Okej. Myślę, co by tu z tym Daxem zrobić. To jest dobre miejsce, chronione całkowicie. Szansa na trafienie 100%, szansa na trafienie krytyczne 15%. Przeładujmy kuszę. Nie, ale potrzebujemy tego. I w tym momencie tak, tu mamy szansę na trafienie 75% plus trafienie na krita 100. I tutaj szansa na trafienie krytyczne to 5%. A tutaj jest 15%. Bierzemy to ryzyko. Trafione. Ale bez krita. Teraz mamy kolegę Bormina. Pytanie. Okej, nim się bym przemieścił na początek, żeby odsunąć się od tamtych maruderów, w tym momencie możemy zestrzelić łowcę. I spojrzeć na to, co przeciwnik na nas szykuje. Tak, zginie. Najprawdopodobniej. Kolejny maruder strzela do Daxa. Pudło. Wow, niesamowite. Ale mamy tu drugi granat. Tak jest. Zniszczmy to wszystko. No nieźle. Ten granat chyba troszeczkę nas tutaj uratował.
i strzelmy rzeźnika. Zabity. Fantastycznie, udało nam się. Level up. Obaj zdobyli. Włączmy latarkę, już jest bezpiecznie. Mamy Noatun M30. Modyfikacja broni. Jeden do obrażeń krytycznych. 20% na szans na wyłączenie robotów. Moduł wzmacniający obrażenia. Okej. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj możemy znaleźć. Część broni. Notatka. Obóz Kundli. Ze strefy. Przepraszam was za to. Kolejne pory roku mijają, a ja muszę zapuszczać się coraz dalej w strefę, żeby znaleźć nawet najbardziej podstawowe przedmioty. Zdarza mi się czasem natknąć na kryjówki w miejscach, które miałem zawymiecione przez szperaczy. Jedno z takich miejsc jest na zachód od wraku maszyny. Znajdują się tam pozostałości po jakimś starożytnym obozie. Jest tam nawet przenośna chatka. Okej. Okay. Zadomowiła się tam sfora kundli ze strefy. Z jakiegoś powodu tolerują moją obecność w pobliżu ich terenu. Czasem rzucą się na jakiegoś zabłąkanego gula, a ja ich nie niepokoję. Ta przedziwna symbioza całkiem mi odpowiada. Okej. Był to pewnego rodzaju list. Dalekowic. Ten przedmiot w kształcie tuby pozwala użytkownikowi dostrzec w powiększeniu dalekie obiekty. Używaj punktów artefaktów do zakupu ulepszeń w arce. This is Hammond's Far Looker. Let's bring it back to Prip before the ghouls take it. That name is all wrong. It should be a smaller fire, because when I looked into it, everything became smaller and more distant. Amazing what the ancients could make. Tak, mamy tu jakąś notatkę. Zongul stripped this cabin clean. Almost everything useful was gone. But it's a good thing ghouls can't read. They ignored the diary hidden inside Hammond's desk. Me and Dux aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. Hammond writes how he found the crash machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden, where everybody's happy and safe. When Hammond sees another machine fall north of here, he takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in, so they can get to sleep at night. So either Hammond is onto something, or his brain's got the rot, and he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess we gotta find out. Me and Dux have to go north. Farther from home than we've ever been. It's dangerous. Dux thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. I don't care about some stupid Eden. But we need to find Hammond, and if he's going north, we're going north. If he's going north, that makes him a grade A certified loony. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders, just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. Wonder what they're planning. Ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing them down here. W dowolnym momencie możesz użyć apteczki z poziomu ekwipunku, żeby uleczyć swoich szperaczy. Leczenie poza walką zawsze przywraca bohaterów do pełni zdrowia. Okej, a więc udało nam się dowiedzieć coś niecoś na temat Hammonda, który mówi, że ten Mimir... Wcześniej w tym odcinku spotkaliśmy Mimira, tą maszynę. Była tutaj gdzieś po drodze. To mówi, że ten Mimir jest czymś... Co zostało wysłane z Edenu? Czyli tajemniczego miejsca, w którym wszyscy są szczęśliwi. Nowa lokalizacja. Trakt. Zbadaj miejsce katastrofy. To jest naszą...
They're everywhere. Więc badanie miejsca katastrofy jest naszą główną misją w tym momencie. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sam jestem ciekaw. Powiem wam, że zaskoczyła mnie ta gra w bardzo pozytywny sposób. My szperacza. Stay right there. Who are you? You're Selma, right? You're a mutant like us on Hammond's team. Do I owe you money? No. Did I kill your brother? No. And Selma I am. Who are you? I'm Dux and he's Borman. Hello? Like the only walking duck and boar in the whole arc? Come on. That's funny. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. I've got to catch up to Hammond before it's too late. You're part of Hammond's crew. How did you get separated? It was weird. We were all hearing strange voices, not from the zone, in our heads. And that's when the ghouls ambushed us. After the fight, I was somehow blinded, paralyzed. I could barely move. I told Hammond I'd catch up to him when it wore off. Two long, rough days. But I'm better now. He headed up north to a crash site to find some metal ship. Says it was sent from... Eden, I know. Do you believe him? If Hammond thinks there's an Eden, there's an Eden. Believe me. You guys are trying to find him too? And we can work together. This is insane. You want to go more north? Into Ghoul Central? They'll kill us. A lot of ghouls have tried to kill me, but I'm still here. So, am I part of your team or what? O, mamy Selmę i za to jest trofeum, a trofeum o nazwie Łowczyni. Selma dołączyła do naszej drużyny, jest to jedna ze szperaczek z drużyny Hamona. Ona ma granat, butelkę zapalającą, cele płoną przez dwie tury, plecak, pancerz, strój. Okej, okay, ma starożytny pistolet. I mamy też dziurawca. Damy jej dziurawca w takim razie dodatkowo. Tylko jakie ona ma możliwości mutacji? To mnie interesuje. Mogę pobliskich wrogów na jedną turę. Czyli że może ściągnąć na siebie wrogów na jedną turę. Docierasz do wysoko położonych miejsc, wykonując podczas walki ruch lub bieg. Super ściągna. Umiejętność się nazywa. Okej. Okay. Drzewo lub efekt obszarowy unieruchamiasz wroga na jedną turę. Akrobata, niskie osłony działają tak samo jak wysokie osłony. Strzał w biegu, czyli umożliwia strzelanie w biegu. Żabia łódka, skaczesz na dowolny obszar w twoim zasięgu. Nerwowy strzał, strzelasz dwa razy, zużywając tylko jeden punkt ataku. Oraz alpinista. Cóż, nie jestem pewien, co by można było tu wziąć. Ściągnąć na siebie uwagę pobliskich wrogów na jedną turę. Dobra, weźmy tego Jokera. No, zmutowała. No fajnie, fajnie. Mamy dwa dostępne punkty jeszcze. Może ten drzewolub, efekt obszarowy, unieruchamiasz wroga na jedną turę. Dobra, weźmy to. Okej, okay. I tutaj Dax ma strzał w kolano. Unieruchamiasz ograniczonego wroga na dwie tury. Organicznego, o jest, ale znowu to samo. Organicznego wroga na dwie tury. No nie wiem. Umożliwia latanie. Skrzydła umożliwiają latanie. Strzał w kolano. Unieruchomi nam wroga. Chyba jednak wolę poczekać i wziąć ewentualne skrzydła. Tak czy inaczej, no te skrzydła, nie wiem, do dodatkowego ruchu chyba by nam się może i przydały. Co my tutaj mamy u naszego kompana?
Bormina umożliwia wykonanie akcji pobiegu albo ściągasz na siebie uwagę pobliskich wrogów. To mnie bardzo interesuje, więc brakuje nam 2 punktów u niego i na to bym poczekał, żeby mieć tego Jokera dla Bormina. Okej, tutaj mamy statystyki danej postaci. Więc w ekwipunku... Okej, nie ma trzeciej. Więc... mamy apteczkę. Cóż, no... może byśmy mogli wykorzystać też apteczkę w tym momencie. Ach, ale apteczka... działa tylko na jedną postać. I wiem już, czym są czaszki pod postacią. Są to likwidacje do naładowania. Do super umiejętności. Tak jest. Pierwsza tutaj wymaga 2 czaszek, czyli 2 zabić. Z tego, co się orientuję. Druga natomiast 1. I to też mamy tutaj pod postacią. 1 czaszka, 2 czaszki. I u Daxa są 3 czaszki. Bo tyle wymaga jego łupacz czaszek. Więc w końcu udało nam się rozwikłać tą zagadkę. A ta Selena, ach, sam nie wiem. Wydaje się być dość mobilną postacią. Więc no, może to przynieść w niektórych sytuacjach duże korzyści. Okej, mamy wroga. Wroga za ścianą. Chyba. Chyba tak. No jest notatka. Wytyczne dotyczące ewakuacji. Jeżeli chcecie przeczytać tą notatkę, to zachęcam was do włączenia pauzy. Ja w tym momencie będę kontynuował po prostu historię. Jestem ciekaw, jeszcze zanim tam pójdziemy w tym kierunku, tu chciałbym zobaczyć spadać dokładnie. Dokładnie ten teren, dokładnie. I Selena właśnie mówiła o znalezionej ścieżce. Chciałbym zbadać ten teren dość dokładnie, po to, abyśmy mogli znaleźć więcej złomu oraz zamienić go na bronię bądź apteczki, które przydadzą nam się w dalszej podróży. Napiszcie w komentarzu też, czy podoba wam się w ogóle ta gra, bo jeżeli chodzi o samą grywalność, to powiem wam, że przyjemnie mi się gra jak do tej pory, mimo tego dość trudnego poziomu rozgrywki. Where do you think they come from? Mamy kundle ze strefy na poziomie 5. Elder Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. I mean, small, small. That is just the weirdest. Ach, dobrze, już widzę, co to jest. Oczywiście to jest plac zabaw. Będziemy musieli chyba urządzić tutaj zasadzkę za chwilę, gdyż te kundle podchodzą coraz bliżej. Jednak może uda nam się... stąd uciec. Nie, no dobra. Okej, myślę, że nie ma co tutaj przedłużać tego. Po prostu zabijmy tego kundla. Postawmy się tutaj z Selmą. Sprawdźmy, co ona ma. Okej, jej strzał nie zabija przeciwnika. Sprawdźmy tą strzelbę. Też nie. Dobra, sprawdźmy Daxa. Czy on ewentualnie mógłby... No nie, też nie zabije przeciwnika. No i tutaj jednak chyba... nasz dzik... robi największe obrażenia. Dobra. Zróbmy
to w ten sposób. Przejdźmy nim tu, zaalarmuję wrogów. Ustawmy się za Selmą. Zresztą jego poziom zdrowia jest mniejszy. Zanim nim strzelimy, chciałbym wykonać ruch Daxem. Zaalarmuję nową jednostkę. Tu nikogo nie zaalarmuję. Włączymy u Daxa wartę. Ach, jest warta. I teraz z Selmą wykonamy strzał. Ona ma starożytny pistolet, który ma 75% szans na trafienie, ale 25% szans na trafienie krytyczne. I właśnie jego wykorzystamy w tej sytuacji. Trafiony kundel ze strefy. Przeciwnik nas w tym momencie usłyszał. No i mamy tutaj kundla, którego myślę, że dobijamy w tym momencie. Jest podpalony. Drugi przeciwnik nas usłyszał. A więc tak, pierwszy kundel ginie. Warto Daxa pudłuje. No i kundel jest już przy nas. Bormin trafia kundla. No i mamy Daxa, którym również możemy wykonać bezpośredni atak chyba. Jednak nie, jednak cel jest poza zasięgiem. A co jeżeli przeładujemy kuszę? Trafia? Nie, również przeciwnik jest poza zasięgiem. Dobra, użyjmy warty. No i Selma, myślę, że zakończy jego cierpienia. Tak jest. Level up dla naszych towarzyszy. Zwiedźmy, sprawdźmy, co tutaj możemy znaleźć. W domku chyba było coś? Nie, nie ma nic w domku. Okej. No więc jak widzicie, no, te kundle w momencie, jak mieliśmy trzech towarzyszy, nie były już takie silne. Gdzie zaraz na początku, jak spotkaliśmy tamte dwa, wydawały się dużo, dużo mocniejsze. W tym kierunku, okej, co jest w tą stronę? Mapa strefy. Okej. Czyli rozumiem, żebyśmy poszli do nieodkrytej lokalizacji. Okej, dobra. Na razie może nie będziemy się tam kierować i pójdziemy za wątkiem głównym. Mamy czapkę Aristo. 20% szans na trafienie krytyczne przy strzelaniu z podwyższenia. Okej. Myślę, że moglibyśmy to dać naszej Selmie, która ma fajną mobilność ruchu. I mogłoby to jej pomóc właśnie na strzelaniu z górnych poziomów. Jednak zobaczymy, jak to w praktyce wygląda na późniejszych poziomach, bo teraz jeszcze żadnej do tej pory walki na wyższym poziomie nie toczyliśmy, co prawda, więc też tak założenie, że ona będzie skakała nie wiadomo gdzie po dachach i uprawiała jakiś parkour, to jest założenie z góry, więc no, nie oszukujmy się. Dobra, nie jestem pewien, w którą stronę powinienem iść, więc może to jest właśnie dobry moment na zakończenie tego dzisiejszego odcinka. A więc będę wdzięczny za like oraz subskrypcję i do zobaczenia wkrótce. Hej!